Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy krótki, nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. A dzisiaj w filmiku, dzisiaj sobie troszkę posiejemy egzotyki, a mianowicie będzie bawełna indyjska i kawa arabska. Oto te nasionka, które dzisiaj będziemy wysiewać. Powiem Wam, mam tutaj przed sobą rozsadę papryk i bakłażanu i tutaj mi zostały jeszcze dwa rzędy puste. Nie potrzebuję więcej papryki, więc już tutaj jej nie dosiewam. Zostały wolne, więc postanowiłam właśnie tą egzotykę tutaj dołożyć. I tak jak wcześniej mówiłam, będzie to kawa arabska i bawełna indyjska. Zaraz Wam przeczytam o tej kawie arabskiej. Jest to roślina do uprawy doniczkowej, którą ozdobą są ciemnoczerwone owoce, błyszczące, wyraźnie unerwione liście i białe, przyjemnie pachnące kwiaty. Tworzy niewysokie, zimozielone drzewka w wysokości do 2 metrów. Preferuje ciepłe, jasne miejsce, ziemię lekką, kwaśną. Nasiona kiełkują w temperaturze 24 stopni. Przed siewem należy je namoczyć w letniej wodzie przez 24 godziny i usunąć cienką okrywę nasienną. Nasiona należy jedynie wcisnąć w podłoże, nie przykrywać ziemią. Więc ja właśnie dzisiaj, no i siać możemy przez cały rok, więc dzisiaj siejemy kawę arabską. Ja już sobie tutaj przygotowałam miseczkę z wodą. No i dzisiaj je namoczę. Nie będę ich dzisiaj siała, ale namoczymy sobie na 24 godziny. Pokażę Wam, jak wygląda w środku, jak wyglądają nasionka i ile nasionek jest tutaj w paczce. No i tak pięknie ma zakwitnąć białymi kwiatuszkami. A nasionek jest tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj nam jakieś takie skorupki zeszły, ale to chyba jest ta okrywa, więc może dobrze. Rzucimy sobie to wszystko do wody, no i będzie się to moczyło 24 godziny. Więc tego dzisiaj nie siejemy. Dzisiaj namaczamy nasionka kawy arabskiej. Ale nie tylko to, dzisiaj za to posiejemy sobie bawełnę indyjską, piękną roślinkę egzotyczną, no i zobaczymy, czy dochowamy się takiej oto pięknej bawełny. Ja sobie tą roślinkę przeniosę później do szklarni z poliwęglanu, no gdzieś tam w maju, jak będzie już po prostu ciepło. No i przeczytamy, co tutaj producent napisał. Jest to roślina wieloletnia, wysokości do 80 cm, do uprawy w pojemnikach, na tarasach, balkonach i w zimowych ogrodach. Od lata do jesieni na roślinach pojawiają się duże, kremowo-żółte lub różowe, dzwonkowate kwiaty. Po przekwitnięciu wartość dekoracyjną stanowią białe, pomponowe, wełniaste owocostany. Tutaj napisał producent, że siew od lutego po 2-3 nasionka do doniczki o średnicy 6-8 cm lub na palety. Ja sobie tutaj do palet właśnie posieję, no a potem jak będą już większe, to sobie je przepikuję do osobnych doniczek. Więc otwieramy tą małą egzotykę i zobaczmy, jakie mają nasionka. Bawełna indyjska. Oczywiście nie ma ich za dużo. Tutaj nic nie pisze o namoczeniu, więc myślę, że bezpośrednio do ziemi. Mamy 2, 4, 6, 7 nasion. 7 nasion bawełny indyjskiej. Więc sobie tutaj zaraz posiejemy. Wpisujemy oczywiście tutaj do kartki. Skończyliśmy na numerze 61. Dotąd posiałam sobie pepino. No i teraz mogę tutaj śmiało w kolejnych okienkach posiać sobie bawełnę. Więc robimy sobie otwory, no i do każdej
Po jednym sobie dam, bo mam jeszcze tyle wolnego miejsca. Wyglądają jak pestki słonecznika. Zobaczymy, czy nam coś tutaj wyrośnie z tego, bo wiecie, takie egzotyczne okazy, no to różnie kiełkują. Może ktoś z Was już wysiewał sobie taką bawełnę indyjską, to możecie się pochwalić, napisać w komentarzu, czy udało się Wam dochować takiej właśnie bawełny na krzaczku. I jak te roślinki się właśnie zachowują. No na pewno lubią słoneczne miejsce, tak myślę, jak każde okazy egzotyczne. No i mamy posiane. A jutro po 24 godzinach dosieję sobie tutaj do tej rozsady kawę arabską i będziemy również czekać, czy nam coś wykiełkuje. Kochani, ja Wam na dzisiaj dziękuję. Życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmiku. Na pewno będzie kolejna rozsada. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.